taki bohater walki wieczoru. Zawodnik, który bardzo chciał zawalczyć w Polsce, który chciał wrócić do swojej ojczyzny. Rozumiem, że podtrzymujemy, że te endorfinki buzują z racji tego, że walczymy u siebie na ziemi. No pewnie. Zobacz, jak się uśmiecham. Bardzo mi miło w ogóle witam publiczność, dziennikarzy na treningu medialnym. No jest super. Nie mogę się doczekać soboty. José Rodrigo Güell, zawodnik doświadczony, nie tak utytułowany jak ty. Nie bił się z takimi rywalami, nie bił się w tylu miejscach na ziemi, ale zawodnik na pewno doświadczony, zawodnik, który będzie chciał gdzieś tam wejść szybko. Wymianę, może w pierwszej rundzie zaatakować, poczuć swoją szansę. Jesteśmy przygotowani na to, że tak to może wyglądać z jego strony. Na pewno ma twardą głowę, na pewno lubi się bić. Na pewno idzie jak taka ciężarówka do przodu. Akurat z trenerami mamy taką taktykę, żeby tą ciężarówkę zatrzymać, rozbijać jej tam światła, szyby, a na koniec rozbić ją całą. Może przewrócić, wyrzucić do rowu, z drogi, ubić na ziemi. Także plan jest dobry, szybkość jest. Świeżość jeszcze przez 3 dni będę łapał świeżość, spacerował, oddychał, rozciągał się, także jest super. Powiedziałeś ostatnio, że lubisz takich zawodników, którzy idą do przodu, bo łatwiej jest nogę podstawić, przewrócić i potem dokończyć dzieła zniszczenia w parterze, czyli tam, gdzie czujesz się jak ryba w wodzie. Wiesz co, najgorsi są zawodnicy, którzy mają dobre warunki fizyczne, a jeszcze mają taki zmysł walki i taktykę. Natomiast mój przeciwnik jest silnym, krępym, niskim zawodnikiem, takim turem, który idzie do przodu i to ja będę tutaj, że tak powiem, bardziej taktyczny, bardziej starał się go punktować. Na pewno nie będę się wdawał w jakieś głupie wymiany, bo tam chyba z 15 albo 16 walk wygrał przez knockout. Także no, zapraszam wszystkich na walkę. Będzie dobry show. Polski pitbull kontra brazylijski smok, tak się przyjęło i tak może być. Te przy wasze przydomki sceniczne będą się gdzieś tam trzymały przez te kolejne dni. Ludzie będą o tym mówić. Na pewno tak. Na pewno ta walka się fajnie sprzedaje właśnie z racji tych pseudonimów i myślę, że będą duże emocje. Ja mówię, osobiście mam 3 pitbulle, także patrzę sobie codziennie, jak one robią między sobą zapasy. To jest ciągła zabawa zapaśnicza i gdzieś tam w głowie będę starał się podobnie walczyć, nie odpuszczać cały czas do przodu, cały czas kąsać. Będzie dobry show, zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo, Damian. Zdrówka życzę w tych ostatnich dniach.